Słowo na dziś czytamy u psalmisty. Zaiste, ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. A w Ewangelii Mateusza takie słowa padają do nas z ust Chrystusa. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Często wielu z nas wydaje się, że wiara w Chrystusa to bardzo łatwa droga. Wystarczy uwierzyć i już. A jednak wiara to pewien proces i wyzwanie, jakie stoi przed każdym z nas. I nie można mówić, że się wierzy, nie żyjąc tym, co rozkazał nasz Pan i Zbawiciel nam. Ten rozdźwięk jest jednym z tych elementów, które często pokazuje się i piętnuje w chrześcijaństwie. Często słusznie pokazując, że nie wszyscy jako chrześcijanie czynimy tak, jak powinniśmy to robić. Jezus przyszedł, aby wypełnić Boże Słowo. Nie rozwiązać zakonu ani proroków. Przeciwnie, nadać mu jeszcze większą moc. Abyśmy jeszcze bardziej starali się być lepszymi ludźmi. A bycie lepszym człowiekiem to bycie naśladowcą Chrystusa. Za wiarą musi iść też to, o czym mówi psalmista. Ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. I właśnie dziś, patrząc na świat, który nas otacza, żyjąc często w społeczeństwach, które bywają coraz częściej bardzo mocno obojętne religijnie, tym bardziej bacznie wszyscy się nam przyglądają. Jacy jesteśmy? Czy za tym, co mówimy, idzie też treść życia? Bo jeżeli Jezus jest dla nas ważny, to ważne są też Jego słowa, Jego przykazanie. To, co mówi, jest doradztwem na drogach naszego życia. Pamiętajmy, że często jako chrześcijanie będziemy naprawdę bacznie obserwowani, czy za tym, co mówimy i głosimy, idą też czyny. Jezus nie przyszedł, aby rozwiązać i odrzucić przykazania, ale je wypełnić. Dał nam też jeszcze jedno przykazanie. Przykazanie miłości, którym każdego dnia w naszym życiu powinniśmy się kierować. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za każdy nasz dzień. Naucz nas być prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Nie tylko w słowie, ale w słowie i czynie. Aby ludzie, którzy żyją wokół nas, odnajdywali w nas miasto na górze leżące,
aby odnajdowali w nas tych, którzy dają wielkie świadectwo, że opłaca się żyć z Bogiem, a nie bez Boga. Amen.